wyjątkowe wydarzenie w Zespole Szkół Technicznych, jako że w naszej szkole, a tak naprawdę przy Technikum Mechaniczno-Elektrycznym, działa oddział przygotowawczy dla młodzieży z Ukrainy. Jest to oddział, gdzie młodzież uczy się języka polskiego. Mają faktycznie 9 godzin języka polskiego tygodniowo i cel główny to właśnie wdrożyć ich w realia Polski, żeby swobodnie mówili, pisali i czytali. A dzisiejszy dzień to uroczysta gala podsumowania i prezentacja ich twórczości. Pokażą nam, tak, są prace i plastyczne, ale też będzie i śpiew, i coś tutaj jest dobrego przygotowane. No i przede wszystkim będą prezentować swój język polski, to czego się nauczyli na lekcjach w naszej szkole. Klasa może liczyć tylko 25 osób i tak też jest pełny oddział 25-osobowy. Zainteresowanie było olbrzymie i cieszę się bardzo, zależało mi bardzo, żeby właśnie w naszej szkole ten oddział funkcjonował, z tego względu, że nasze tradycje są bardzo bogate. My współpracujemy z Ukrainą już od prawie 10 lat. W 2012 roku z Ukrainą rozpoczęliśmy współpracę, a dokładnie z koledżem ze Zborowa. I ten sentyment pozostał. Kiedy wojna wybuchła, pierwsze co przyszło mi na myśl, jak im pomóc. Były oczywiście SMS-y, były telefony, ale odległość robi swoje, więc jak tylko pojawiła się taka iskierka, że w ten sposób będziemy mogli się zaangażować, to bez wahania wystąpiłam o otworzenie takiego oddziału właśnie w naszej szkole.